A przy telefonie Janusz Wojciechowski, Europejski Komisarz do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Piosenka Dorsów nie tylko dlatego na antenie Radia Wnet, bo ja Dorsów uwielbiam, ale też dlatego, że pan komisarz dopiero co był w Hiszpanii, tam dyskutował o tym, jak ma wyglądać europejskie rolnictwo przyszłości, bo zdaje się, że nowa europejska polityka rolna jest u progu. Państwa złożyły, nie wszystkie co prawda, ale złożyły swoje własne propozycje i plany reformowania rolnictwa. 9 krajów jeszcze tego nie zrobiło. Dlaczego i które to są kraje? No już tylko 8 zostało tych, które tego nie zrobiły, ale no chcę z satysfakcją powiedzieć, że Polska była wśród pierwszych krajów, które złożyły swój plan strategiczny. Cieszę się z tego, tak. No w tym samym dniu, kiedy także kilka innych krajów złożyło swoje plany, więc to jest bardzo dobra wiadomość i no oczywiście wszystkie te plany będą analizowane. To jest kluczowy dokument. Czasem słyszymy wiele dyskusji o rolnictwie, że o Zielonym Ładzie, o strategii od pola do stołu. Dzisiaj te dokumenty polityczne schodzą na drugi plan. To znaczy nie to, że one nie są ważne. Są ważne, ale schodzą na drugi plan, bo wszystko, co bezpośrednio będzie dotyczyć rolników, musi być zawarte w planie strategicznym. To dotyczy Polski, to dotyczy Hiszpanii, to dotyczy Niemiec, każdego innego kraju. Pytał pan o kraje, które nie złożyły. No, głównie polityczne są przyczyny. W niektórych krajach zmieniły się rządy, na przykład w Niemczech czy w Czechach, i te kraje weryfikują swoje plany strategiczne. No ale komisja nie będzie zbyt długo czekać oczywiście i my chcemy te plany analizować równocześnie i sprawiedliwie je oceniać, bo od decyzji komisji zależy, czy te plany wejdą w życie. Wiele osób się martwi, że ta... Zależą pieniądze dla rolników. Że ta reforma zmieni polską wieś, ale nie na lepsze, tylko na gorsze. W Polsce również są takie obawy. Tutaj oczywiście głównym orędownikiem czy osobą, która kieruje te obawy, jest były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Ostatnio chociażby kwestia mleczarstwa, które się obawia, że zmiany, że zaostrzona polityka zielona Komisji Europejskiej wykolei tą gałąź produkcji rolno-spożywczej. Panie redaktorze, no ja jestem w stałym kontakcie z polskimi rolnikami, bo obszernie koresponduję z nimi na Twitterze i wymieniam opinie z organizacjami rolniczymi z całej Europy. Naprawdę nie ma podstaw do takich obaw, dlatego że ta reforma wspólnej polityki rolnej, największa reforma od 30 lat, którą skutecznie przeprowadzamy, wcale nie zmierza do ograniczania produkcji, wręcz przeciwnie. Takie instrumenty jak na przykład rolnictwo węglowe, czyli płacenie rolnikom za praktyki korzystne dla klimatu. Praktyki, które do tej pory już rolnicy wykonują bardzo często za darmo, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. Czy rolnictwo precyzyjne, gdzie się precyzyjnie wysiewa nawozy, żeby oszczędnie nimi gospodarować. To jest szczególnie ważne teraz, kiedy tak dramatycznie wzrosły ceny. Czy dobrostan zwierząt wreszcie, w przypadku hodowców. Dobrostan zwierząt to jest sposób, żeby rolników wynagradzać za to, że prowadzają bardziej zrównoważone hodowle. To jest problem w całej Europie, a w Hiszpanii też o tym słyszę nieustannie. Mega farmy, czyli ogromna, bardzo intensywna hodowla, która no nie tylko z etycznych względów budzi wątpliwości, ale też powoduje określone skutki ekonomiczne, społeczne, wymiatanie małych gospodarstw na rzecz coraz bardziej, no wręcz takich fabryk mięsa. To nie jest dobry kierunek i właśnie ta reforma wspólnej polityki rolnej jest próbą, bardzo mocną próbą przywrócenia rolnictwu jego naturalnej roli, naturalnej funkcji. Myślę, że jest bardzo dużo instrumentów, żeby to przeprowadzić skutecznie. Nie podzielam tych obaw byłego ministra Ardanowskiego. On zresztą nie zgłaszał tego typu obaw wtedy, kiedy był ministrem. A rolnicy wcale nie dramatyzują tak, jak to przedstawia teraz pan. Są te obawy. Niektórzy dyskutanci. O tyle, bo nie tylko z dziedziny rolnictwa, ale szerzej od Fransa Timmermansa w ramach Nowego Zielonego Ładu pojawiają się informacje czy pomysły, które no jednak podnoszą, jeżą włosy na głowie, jak chociażby to, że rolnictwo ma być włączone w ETS, że teraz rolnicy będą musieli wyliczać, ile emitują różnych gazów cieplarnianych, ile mają świnek,
ile mają krówek, ile ta krówka emituje metanu, to wszystko przeliczyć w kalkulatorze, wpisać do Excela, potem zastosować algorytm i wysłać do Brukseli. Tak to będzie wyglądać? Nie, absolutnie tak to nie będzie wyglądać, bo rolnicy i mówiłem już przed chwilą o tym rolnictwie węglowym, a więc będzie system oszacowania właśnie wkładu rolników w to, że ich praktyki rolnicze są korzystne dla klimatu. To nie rolnicy będą wyliczać, rolnicy będą otrzymywali wynagrodzenie za to, na przykład, podam przykład jakiejś praktyki, która jest już stosowana. Przeorywanie słomy, która pozostaje po żniwach, zachowanie jej w glebie. Lepsza jakość gleby, próchnica, lepsza gospodarka wodą, więc to jest mnóstwo tego korzyści. Jeszcze dodatkowo rolnik otrzyma za to dodatkowe fundusze. To jest naprawdę dobry kierunek i no, jeżdżę po całej Europie, bo dyskutuję z rolnikami przed przyjęciem planów strategicznych. Chcę mieć obraz tego, jakie są opinie o tych planach w krajach członkowskich. I nie ma tego rodzaju obaw. Rolnicy wręcz chcą tego rolnictwa węglowego. To jest priorytet na przykład prezydencji francuskiej. To Francuzi bardzo naciskają, żeby to rolnictwo węglowe zostało włączone do polityki unijnej. No a wiadomo, że Francja ma bardzo silne rolnictwo i silne wpływy, można powiedzieć, rolniczego lobby. Więc a czy pan komisarz... To jest dobry kierunek, naprawdę dobry. Nie obawia się, nie zapala się panu komisarzowi czerwona lampka, kiedy słyszy o kolejnych pomysłach ekologicznych, o kolejnych elementach zwiększania dobrostanu zwierząt. Niektórzy mówią o uczłowieczaniu zwierząt, że to wszystko jest już jakimś objawem szaleństwa. Panie redaktorze, no patrzmy na to, co jest zawarte w konkretnych propozycjach, w konkretnych zmianach prowadzonych przez Komisję Europejską. W reformie wspólnej polityki rolnej. Tę reformę poparła prawica i centrum Parlamentu Europejskiego. Lewica głosowała przeciwko tej reformie, to tak gwoli porządku. Chcę też przypomnieć, że właściwie wszyscy polscy europosłowie, poza kilkoma nazwiskami, między innymi takimi jak pani poseł Spurek, czy pan poseł Biedroń, czy pani posłanka Róża Thun, nie głosowali za tą reformą, ale wszyscy ponad podziałami, zdecydowana większość Parlamentu Europejskiego tę reformę poparła, no i wreszcie poparło ją państwo polskie. Polska popiera reformę wspólnej polityki rolnej, polski rząd ją popiera, a jakbyśmy zajrzeli do, no choćby do programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku, no to tam przecież są te zielone elementy, wszystkie. To jest reforma, która w 100% jest zgodna z programem rolnym Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku, więc nie ma najmniejszego powodu do zgłaszania tego typu obaw. A obawa dla konsumentów, którzy być może dostaną mięso wyższej jakości, z lepszej produkcji, ale za znacznie wyższą cenę. I tak już inflacja w Polsce, nie tylko w Polsce, stanowi kłopot. I tak mamy to, o czym pan komisarz powiedział, trudności z nawozami, co się prawie na pewno odbije na wielkości przyszłorocznych zbiorów, bo tych nawozów będzie mniej, nie będzie zboża, że my jako prości konsumenci nagle zobaczymy chleb nie po 3,5 zł w formie tej najtańszej niemalże, ale po 10 zł za najprostszy bochenek. No, panie redaktorze, właśnie po to jest wspólna polityka rolna, żeby ceny utrzymywały się w rozsądnych cenach, w rozsądnych granicach dostępnych dla konsumentów. Temu służy wspólna polityka rolna. Płacimy rolnikom za te korzystniejsze praktyki, żeby one się rolnikom opłacały. Bo z czym my mamy do czynienia tak w ogóle? Jeżeli by nie było tego typu polityki, to oczywiście ogromne mega farmy wymiotłyby bardzo szybko tradycyjne rolnictwo. To się już dzieje w niektórych sektorach, choćby w hodowli świń. No, niestety małe gospodarstwa znikają. W Polsce chyba w największym tempie. Europy, mamy ASF, z którym nie możemy sobie poradzić. To też jest ten wektor znikania małych trzód chlewnych. Ale wie pan, panie redaktorze, to też nie do końca tak jest, dlatego że zagrożenie ASF-em jest większe w wielkich fermach niż w małych gospodarstwach. To wszelkie statystyki potwierdzają i polityka z likwidowania małych gospodarstw na rzecz wielkich farm nie jest dobrą polityką. Ja się jej zdecydowanie sprzeciwiam, dlatego też bardzo będę chciał, żeby w polskim planie strategicznym znalazły się rozwiązania, które będą chroniły te małe gospodarstwa. Nie możemy dopuścić do tego, żeby one zniknęły, bo wtedy nie,
nie ma w ogóle mowy o tym, żeby było bezpieczeństwo żywnościowe chociażby. No, bezpieczeństwa żywnościowego nie zbudujemy na wielkich fermach, które można potem wyłączyć jednym cyberatakiem. Trzeba też w tych kategoriach patrzeć na bezpieczeństwo żywnościowe. Ono musi być oparte na systemie gospodarstw rodzinnych i to jest świadomość tego jest w całej Europie. O tym się rozmawia także w Hiszpanii, gdzie teraz jestem i to jest dyskusja o przyszłości, o bezpieczeństwie na przyszłość. Myślę, że ta polityka, popieranie dobrostanu zwierząt, popieranie tej tak zwanej agroekologii, to jest, czy gospodarstw ekologicznych, które wiele z nich może być przyłączonych do produkcji. One do tej pory nie produkują, bo już wypadły z tej konkurencji z intensywnym rolnictwem, nie wytrzymały tej konkurencji. Jeśli otrzymają pomoc, mogą do tej konkurencji wrócić jako ekologicznej, znakomicie na tym zarabiać. Niemcy planują 30% ziemi pod gospodarstwami ekologicznymi. Polska ma ledwie kilka procent. To jest ogromna przestrzeń się otwiera, dlatego że żywność ekologiczna jest coraz bardziej poszukiwana w Europie, w świecie. To jest dla rolnictwa ogromna szansa, ale także ważne dla nas konsumentów. To, panie komisarzu, ostatnie pytanie trochę spoza rolnictwa, wymagające pewnie odwagi, ale w odpowiedzi, nie w zadaniu pytania, ale zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Pakiet Fit for 55 w Polsce. To jest już powszechne głosy, że ten program jest zbyt daleko idący, że jest fantasmagorią, że Polska, Warszawa powinna go wetować w jak największym zakresie. Jakie jest zdanie pana komisarza? Panie redaktorze, wszystkie tego typu obawy powinny być wyjaśnione. A pan ma obawy? Każde. Zawsze trzeba przeanalizować, jeżeli się coś zrobi, jakie będą skutki tego, że się to zrobi, ale również jakie będą skutki zaniechania pewnych działań. Ja mam w pamięci to, za co byłem odpowiedzialny w Trybunale Obrachunkowym w mojej pierwszej pracy, w pierwszej funkcji przed powołaniem do Komisji Europejskiej, gdzie są dane, które mówią o tym, że 500 000 ludzi w Europie, w tym 40 000 w Polsce, umiera przedwcześnie z powodu chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza. To są też gigantyczne straty, które można zredukować, zmniejszyć bez zmieniając system, ograniczając gospodarkę opartą na spalaniu węgla. Więc to jest dość złożony problem. Każde z kolejnych rozporządzeń, które będą przyjmowane w ramach polityki klimatycznej, będzie poddawane ocenie wpływu i to wszystko musi być solidnie w każdym przypadku rozważone. Ja będę czuwał nad tym, żeby te obawy zostały wyjaśnione po prostu, żeby była jednoznaczna ocena skutków przy każdym przyjmowaniu każdego unijnego rozporządzenia. Powiedział Janusz Wojciechowski, europejski komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia na zegarach godzina 8:00.